Jest taki portal, wykop. Nie wiem, jak go określić. Propalestyński, proarabski, antysemicki, na pewno antyżydowski. Ogólnie to mnie bawi ten portal. Dla nich wszystko to pedofilia, pedalstwo i żydostwo. I ja wiem, że każda z tych trzech rzeczy już od pewnego stopnia irytuje, ale ten portal jest aż skrajny w wielu przypadkach i ostatnio pojawił się tam taki materiał. 150 tysięcy Żydów. I sobie pomyślałem, cholera, przecież Polaków w wojskach niemieckich było blisko 400 tysięcy. No i właśnie o tym dziś pogadamy, czyli o ciemnych akcentach historii Polski. Polscy naziści, no jak już wspomniałem o tych 400 tysiącach w armii Hitlera, to zacznijmy od tego. Polaków służących w Wehrmachcie pod względem pochodzenia można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej grupy należeli przedwojenni obywatele pochodzenia niemieckiego posiadający polskie obywatelstwo. Do drugiej Ślązacy, Pomorzanie oraz Wielkopolanie, którzy zostali zaliczeni przez Niemców do tak zwanego Wasserpolen, zamieszkujących ziemie polskie anektowane przez III Rzeszę w 1939 roku. Trzecia grupa obejmowała obywateli niemieckich narodowości polskiej, którzy należeli do mniejszości polskiej w Niemczech, zamieszkałej na terenie państwa niemieckiego, a także mniejszość polską mieszkającą na terenie Zaodzia i Wolnego Miasta Gdańska, które po 1939 roku zostały włączone do Wielkich Niemiec. Przybliżoną liczbę Polaków i obywateli polskich wcielonych do armii niemieckiej szacuje się na około, no nie 400 tysięcy, ale 375 tysięcy, co stanowi w sumie około 2% ogólnej sumy wszystkich żołnierzy Wehrmachtu. W liczbie tej przedwojennych obywateli polskich było około 225 tysięcy, a przedwojennych obywateli III Rzeszy o polskich korzeniach około 150 tysięcy. Po zakończeniu wojny byłych żołnierzy Wehrmachtu polskiego pochodzenia nie spotkały w Polsce Ludowej masowe represje ze strony komunistycznej władzy. Fakt. Wcielono do Wehrmachtu siłą Polaków, ale z 375 tysięcy polskich żołnierzy w armii niemieckiej jedynie 89 tysięcy Polaków opowiedziało się po stronie polskich sił zbrojnych na zachodzie. Owszem, jest to zaledwie odsetek, ale jeśli już bierzemy się za oskarżanie o współpracę z Hitlerem Chorwatów, Finów, Francuzów czy Żydów, to pamiętajmy, że nasze statystyki wcale nie prezentują się najlepiej. Przewrót majowy. Zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w dniach 12-15 maja 1926 roku w Warszawie przez marszałka Józefa Piłsudskiego, w czasie którego zginęło po obu stronach konfliktu łącznie 379 osób, a około 1000 osób zostało rannych. Powodem zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną seria kryzysów gabinetowych w latach 1925-26. Zamach rozpoczął 13-letnie autorytarne rządy sanacji, którym kres położyła okupacja terytorium Polski przez III Rzeszę i Związek Radziecki, co było początkiem II wojny światowej. Drodzy Państwo, przewrót majowy to nic innego jak rewolucja socjalistyczna. Nasza lokalna mała rewolucja. Tak się krytykuje, że Lenin doszedł do władzy siłą, że Castro doszedł do władzy siłą, a tymczasem Piłsudski również obalił legalne rządy i doszedł do władzy siłą. Ja wiem, wszystko zależy od tego, kogo popieramy politycznie. A ja osobiście na przykład Piłsudskiego popieram i jest on zdecydowanie moją stroną, ale mimo wszystko nie zrobił tego jak należy. Po co to mówię? Bo jak następnym razem zaczniecie gdybać, jakie to rewolucje są złe, to pamiętajcie, że Polska była niepodległym państwem właśnie dzięki takiemu rewolucjoniście. Bitwa pod Somosierrą. Trwająca 8 do 10 minut szarża 3 szwadronu 1 pułku szwoleżerów Gwardii Cesarskiej przeprowadzona 30 listopada 1808 roku na przełęcz Somosierra w Hiszpanii na wysokości 1444 metrów nad poziomem morza przy 200-metrowej różnicy poziomów. Zakończyła się zdobyciem wąwozu przez polskich szwoleżerów i sukcesem armii napoleońskiej. Jakże chwalebna bitwa. Polacy wykazali się męstwem, pokonali Hiszpanów, no cudownie. Tylko bitwa ta otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt i pozwoliła kontynuować kampanię hiszpańską, a Hiszpanie nie zrobili nam nic złego. Napoleon był Hitlerem swoich czasów, podbijał państwa Europy. Zresztą Hitler był nazywany drugim Napoleonem. Udostępniliśmy Napoleonowi Hiszpanię i pozbawiliśmy ich niepodległości. W trakcie wojen napoleońskich to my byliśmy tymi złymi i do dziś mamy w hymnie Napoleona. Ja ogólnie go lubię za to, że chciał dać Polsce niepodległość, ale to nie znaczy, że dobrym człowiekiem był.
Polska Rzeczpospolita Ludowa, oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989. Rządy sprawowała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ludowe Wojsko Polskie było zdominowane i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną i jako część struktur Układu Warszawskiego podlegało dowództwu Armii Radzieckiej. Proszę Państwa, Polska Rzeczpospolita Ludowa to była Polska, tak jak III Rzesza to były Niemcy, a Związek Radziecki to była Rosja. Nie okłamujmy się. Byliśmy państwem komunistycznym i swoje zrobiliśmy. Czy mówiąc o chorwackich ustaszach mówimy o nich Niemcy? Czy mówiąc o Francji Vichy mówimy o nich Niemcy? To dlaczego Polska Ludowa jest utożsamiana ze Związkiem Radzieckim? To było nasze państwo zdominowane przez elity nieetycznie postępujące, ale to była Polska. Przyjęło się mówić, że Polska to było tylko podziemie, a nie władza. Bzdura. To były po prostu dwie opcje polityczne. Równie dobrze mogą powiedzieć Chorwaci, Austriacy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi czy Słowacy, że nie, to nie my atakowaliśmy, to Niemcy. My pod ich wpływami byliśmy. Druga rzecz. Polacy zabili Pileckiego. Polacy dokonywali zbrodni w więzieniach i Polacy zabijali jakowców. Nie, to nie Polacy, to komuniści. Okej. Tylko w takim razie to nie Niemcy mordowali w obozach, tylko naziści. Zobaczcie, jak na Niemców powie się naziści, to jest oburzenie, nie mów o nich, naziści to byli Niemcy. To dlaczego na Polaków z okresu PRL-u nie mówimy Polacy, tylko komuniści? Dziś Niemcy chcą się odciąć od III Rzeszy, mówią, że byli zniewoleni przez nazistów i nas to bawi, bo przecież oni byli nazistami, a nie byli przez nich zniewoleni, tak? Tak jak my byliśmy komunistami, a nie byliśmy przez nich zniewoleni. Niemcy też mieli swój ruch oporu, tylko Hitler był dużo bardziej bezwzględny od komunistów, więc skuteczniej to tępił. Przyjmijmy wreszcie jedną wersję historii. Albo byli naziści komuniści, albo byli Polacy i Niemcy. Miecz i pług. Konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa utworzona w 1939 roku w Warszawie przez działaczy chrześcijańsko-narodowych, m.in. księdza Leona Peplała i Albina Białobrzeskiego. Po likwidacji przez Niemców autentycznych przywódców nowymi szefami organizacji zostali Anatol Słowikowski i Zbigniew Grat, którzy najprawdopodobniej byli agentami Gestapo. Bezpośrednią przyczyną wyboru nowych przywódców było aresztowanie księdza Peplała. Późną wiosną 1943 roku przekazali oni Niemcom pisemną propozycję współpracy. Miała ona dotyczyć m.in. odciążenia administracji niemieckiej przez zastąpienie jej administracją polską oraz utworzenie wspólnego frontu do walki z bolszewizmem. Tezę o kolaboracji Grata i Słowikowskiego potwierdzają m.in. memoriał do Hitlera i list do ambasady japońskiej w Berlinie. Dowództwo Miecza i Pługa zostało przejęte przez Niemców. No, nic złego, to nie nasza wina, tak? Po prostu Niemcom udało się rozmontować i zmanipulować tę organizację, która zresztą została uznana za niemiecką agenturę przez AK i NSZ. I wiecie, Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne to są dwie największe świętości, jak nie dla jednej, to dla drugiej opcji politycznej. Jeśli oni krytykowali Miecz i Pług, to do jasnej cholery skąd się biorą dziś zwolennicy tej organizacji. No, tragedia. Bereza Kartuska. Obóz odosobnienia zorganizowany i prowadzony przez władze II Rzeczypospolitej w Berezie Kartuskiej w ówczesnym powiecie prużańskim, istniejący w latach 1934-39, powstał głównie w celu izolowania oraz psychicznego i fizycznego udręczania oponentów politycznych sprawującej wówczas władzę sanacji, m.in. endeków, komunistów, ludowców, a także nacjonalistów ukraińskich. Do obozu osadzeni trafiali na podstawie decyzji administracyjnej bez możliwości korzystania ze środka odwoławczego. Stałym elementem traktowania więźniów było stosowanie tortur. Część historyków określa ośrodek jako obóz koncentracyjny. Jak dla mnie to za duże słowo, ale było to więzienie polityczne. A wiecie co mnie bawi? Piłsudski wsadzał tam m.in. komunistów i ludowców, a dziś ta banda debili kodowców uważa Piłsudskiego i Narutowicza za swoich ludzi. Choć w przedwojennej Polsce siedzieliby właśnie w tym więzieniu. Polska organizacja radykalna. Polska nigdy nie chciała utworzyć kolaboracyjnego rządu z Niemcami. Mit.
Narodowa Organizacja Radykalna to polska narodowo-radykalna organizacja kolaborująca z Niemcami, utworzona w październiku 1939 roku przez grupę dawnych członków ruchu narodowo-radykalnego Falanga. Działała 3 miesiące, została rozwiązana w styczniu 1940 roku. Narodowa Organizacja Radykalna NOR, bo właściwie tak się nazywała, grupowała polskich polityków i działaczy, którzy zamierzali współpracować z niemieckimi władzami okupacyjnymi w celu uzyskania wpływu na politykę okupowanej Polski. Jak pisał historyk Tomasz Szarot, NOR z jednej strony nawiązywała do programu ideologii ONR Falangi, z drugiej zaś stwarzała płaszczyznę działania dla osób starszej generacji, antysemitów i germanofilów. Liderem ugrupowania był Andrzej Świetlicki, wcześniejszy szef organizacji warszawskiej RNR Falanga. Po przejęciu władzy przez cywilną administrację Generalnego Gubernatorstwa i po wydanym przez Hitlera w kwietniu 1940 roku zakazie współpracy z politycznymi organizacjami w Polsce, NOR została pozbawiona ochrony i współpracy ze strony nazistów. 8 maja 1940 roku Świetlicki został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Jak widzicie, byli Polacy, którzy chcieli stworzyć nazistowskie państwo polskie, tylko Niemcy tego nie chcieli. Janusz Waluś. Nazwałbym go konkretnym słowem na literę S, tylko mi YouTube wtedy film za przekleństwa zablokuje. Janusz Waluś to południowoafrykański działacz polityczny narodowości polskiej. Waluś 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił Chrisa Haniego, będącego liderem partii komunistycznej, przed jego domem obok Pretorii. Mord na czołowym działaczu opozycji zaostrzył nastroje społeczne i spowodował ryzyko fiaska rozmów między białymi działaczami a opozycją. Brzmi to ogólnie dobrze, ale... no zabił komunistę. Tyle, że Chris Hani, mimo że był reprezentantem strony komunistycznej, to uczestniczył w pojednaniu białych i czarnych w RPA. Głównym przedstawicielem był oczywiście ten reprezentant strony czarnej, Nelson Mandela, i drugim reprezentantem głównym był reprezentant strony białej, de Klerk. To właśnie Mandela i de Klerk się dogadali, ustalili zasady, wprowadzili demokrację, a później razem dostali za to Nobla, a Chris Hani był jednym z działaczy. Waluś nie dość, że zabił Haniego, to jeszcze się okazało, że planował zabić Mandelę. Wyobraźcie sobie taką sytuację w Polsce w 89. Komuniści rządzą od dziesiątek lat, w końcu następują obrady Okrągłego Stołu, Solidarność reprezentuje Wałęsa i ta jego zgraja i nagle pojawia się jakiś komuch, który nie chce demokracji i chce dalej komunistów, no i próbuje zabić Wałęsę. Tylko że tam terror nie był siany przez komunistów jak u nas, tylko przez białych kolonialistów. Romuald Bury Rice był oficerem liniowym. Jego oddział odpowiedzialny jest za dokonanie szeregu zbrodni przeciwko ludności cywilnej, m.in. za mord w Puchałach Starych oraz za zbrodnie w Zaleszanach, za co został skazany na karę śmierci. Podczas śledztwa zgodził się na współpracę z UB ze względu na obietnicę wyjścia na wolność. Całkowicie się zdekonspirował, wydał swoje archiwum w Karpaczu, ujawnił kontakty konspiracyjne i adresy. W śledztwie podał miejsce pobytu swojego zastępcy, podporucznika Kazimierza Chmielewskiego, pseudonim Rekin, który przez Burego zginął. Zbrodniarz, zdrajca, konfident, dziś bohater niektórych środowisk narodowych. Daje okejkę. Zajęcie Zaolzia. Po zakończeniu Konfederacji Monachijskiej 30 września 1938 roku i uznaniu przez rząd Czechosłowacji cesji terytorialnych na rzecz Niemiec, gwarantowanych przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Włochy, Polska zażądała 30 września 1938 roku od rządu Czechosłowacji korekty granicy polsko-czechosłowackiej na terenie Zaolzia na zasadzie rozgraniczenia etnicznego. Po zgodzie rządu Czechosłowacji Polska przejęła 2 października 1938 roku okupowaną w 1919 i przejęte bez plebiscytu przez Czechosłowację obszary zorganizowane przez władze praskie w powiat czeski Cieszyn. Zaanektowany obszar miał powierzchnię 906 km2 i zamieszkiwany był przez 218 tysięcy ludzi, z tego 200 tysięcy Polaków, 10 tysięcy Czechów i 8 tysięcy Niemców. Byliśmy agresorem, drodzy Państwo, w tym przypadku.